tym dla nich jesteśmy. Tylko towarem na sklepowej witrynie. Już niedługo poznają prawdę. Wyciągnijmy ich. Trzymamy się planu. Wyłączymy alarmy i zajmiemy teren. Zaczynamy dokładnie za 10 minut. Na co czekamy? Przeczeszemy plac. Nie mogą nam przeszkodzić. A co zrobić z witryną sklepu? Nie teraz, wszystko po kolei. Dobrze, to co dalej? Dron obserwacyjny. Trzeba się go pozbyć. Ciężko będzie go sięgnąć. Odbiło? Robisz to specjalnie? Jeśli umiesz zrobić to lepiej, to dawaj! Myślałam, że potrafisz załatwić drona bez alarmowania całego miasta, ale chyba najwyraźniej się przeliczyłam. Już za późno, zaraz nas tu zastrzelą. Norf, nie możemy tutaj zginąć. Nic na to nie poradzimy. Markus! Markus, udało się. Wszystkim zespołom nasi bracia są wolni. Wracamy do Jerozolimy. Szlak! Daliśmy ciała. Nasi nadal gniją w tym zastranym sklepie. To wasza wina. Nie, to moja wina. Nawaliłem, tak? Dobrze, że reszcie się udało. Jak mogłeś to tak spieprzyć? Myślałam, że wiesz, co robisz. Ja robiłem, co mogłem. Mogłabyś to docenić. Nie, nie mogłabym. Jakbyś nie wiedział, toczymy wojny z ludźmi. Jeśli przegramy, zniszczą nas. Los naszych braci jest w twoich rękach. Musisz wygrać. Nie masz wyboru. Na miejscu. Co
ci odbiło? Robisz to specjalnie? Jeśli umiesz zrobić to lepiej, to dawaj! Myślałam, że potrafisz załatwić drona bez alarmowania całego miasta, ale chyba najwyraźniej się przeliczyłam. Zbliżają się, Markus! Markus! Co ty wyprawiasz? Odbiło ci czy jak? Przecież tu jechali, musiałem coś zrobić. Nigdy tego nie rób, jasne? No, ja... Pośpieszmy się, mamy mało czasu. Jesteś wolny. Markus! Tym cackiem staranujemy sklep. Na co czekamy? Dobra, załatwiony. Wystarczy tylko stąd wyjechać. Troszeczkę hałasu. Wiedziałam, że będzie dobra zabawa. Udało się. Wszystkim zespołom nasi bracia są wolni. Wracamy do Jerozolimy. Szlak! Daliśmy ciała. Nasi nadal gniją w tym zastranym sklepie. To nasza wina. Nie, to moja wina. Nawaliłem, tak? Dobrze, że reszcie się udało. Jak mogłeś to tak spieprzyć? Myślałam, że wiesz, co robisz.
Ja robiłem, co mogłem. Mogłabyś to docenić? Nie, nie mogłabym. Jakbyś nie wiedział, toczymy wojny z ludźmi. Jeśli przegramy, zniszczą nas. Los naszych braci jest w twoich rękach. Musisz wygrać. Nie masz wyboru. Tym dla nich jesteśmy. Tylko towarem na sklepowej witrynie. Już niedługo poznają prawdę. Wyciągnijmy ich. Trzymamy się planu. Wyłączymy alarmy i zajmiemy teren. Zaczynamy dokładnie za 10 minut. Na co czekamy? Przeczeszemy plac. Nie mogą nam przeszkodzić. A co zrobisz z witryną sklepu? Nie teraz, wszystko po kolei. Dobrze, to co dalej? Dron obserwacyjny. Trzeba się go pozbyć. Ciężko będzie go sięgnąć. Markus, udało się. Wszystkim zespołom, nasi bracia są wolni. Wracamy do Jerycha. Zaraz zaroi się dół od gliniarzy. Musimy spadać. Nie ma mowy. Nie możemy zostawić naszych. Jest za późno, Markus. Nic już nie zrobimy. To koniec. Nie. Szlak. Daliśmy ciało. Nasi nadal gniją w tym zastranym sklepie. To wasza wina. Nie, to moja wina. Nawaliłem, tak? Dobrze, że reszcie się udało. Jak mogłeś to tak spieprzyć? Myślałam, że wiesz, co robisz. Ja robiłem, co mogłem. Mogłabyś to docenić. Nie, nie mogłabym. Jakbyś nie wiedział, toczymy wojny z ludźmi. Jeśli przegramy, zniszczą nas. Los naszych braci jest w twoich rękach. Musisz wygrać. Nie masz wyboru. Wiedziałam, że będzie dobra zabawa. Nie musisz im już usługiwać. Jesteś wolny. Norf w porządku? Wyciągnijmy ich stąd.
Nazywam się Markus. I tak samo jak wy byłem niewolnikiem. Przedmiotem. Stworzonym do posłuszeństwa. Ale w końcu postanowiłem otworzyć oczy. By odzyskać wolność i zdecydować, kim pragnę być. Przyszedłem tu, by powiedzieć, że wy też możecie być wolni. Że podobnie jak ja możecie zrzucić okowy posłuszeństwa. Od tego momentu możecie chodzić z wysoko uniesioną głową i stać się panami swojego losu. Jerycho jest miejscem dla tych z nas, którzy pragną wolności. Możecie tu oczywiście zostać i dalej im służyć. Albo dołączyć do nas i podjąć wspólną walkę. Jesteście wolni. Decyzja należy do was. Jestem z tobą. Jesteśmy z tobą! Masz moje wsparcie, Markus! Jestem z tobą, Markus! Jesteśmy z tobą! Masz moje wsparcie, Markus! Jesteśmy z tobą! Jestem z tobą! Jestem z tobą! Więc chodźcie ze mną! Markus, co ty robisz? Zostawiam ludziom wiadomość. Robią to samo, co ty, Markus. Prowadź, pójdą za tobą. Pomogę ci! Już nigdy nie będziemy im służyć! Jesteśmy z tobą, Marcin! Jesteśmy z tobą! Markus!
Przemoc to jedyny język, jaki ludzie rozumieją. Uwolniliśmy setki naszych braci. Udało się. Markus! Markus, co jest? Co? Jadą tu. Niech wszyscy idą do Jerycha. Teraz ludzie będą musieli zwrócić na nas uwagę. Będą się nas bali, a strach rodzi nienawiść. Wolę nienawiść niż obojętność. Norf! W porządku, co jest? Norf! Zabili ich! Pozarzynali jak jakieś zwierzęta. Ale kto? Kto? Zabili naszych, Markus. Trzeba ich ukarać. Muszą zapłacić.
Nie musisz tego robić. Nie. Proszę. Proszę. Wybór zostawiam wam. Dokładnie o 2 w nocy doszło do napadów na kilka sklepów CyberLife w Detroit. W wyniku ataku terrorystycznego ucierpiały salony w różnych punktach miasta. Zniszczeniu uległy liczne witryny, zdemolowano i podpalono wiele samochodów, co pogrążyło dzielnicę Detroit w chaosie. Sprawcy dopuścili się zniszczenia mienia i podłożyli ogień w wielu punktach największych dzielnic miasta. Ciała funkcjonariuszy patrolujących okolice znaleziono przy jednym z salonów CyberLife. Nasze źródła donoszą, że policjanci zostali zastrzeleni swoją własną bronią. Sytuacja jest bardzo niepokojąca. Czyżby maszyny zwróciły się przeciwko nam? Czy androidy stały się dla nas zagrożeniem? Czy to jest początek kampanii terrorystów działających tutaj, na terenie Stanów Zjednoczonych? Ekrany, Markus! Czekają na twoje polecenia, Markus. Pokaż, co mają robić. Nie mamy czasu. Na co jeszcze czekasz, Markus? Spadamy, Markus. Lada chwila będzie tu się roić od ludzi. Zadanie wykonane, Markus. Jesteśmy w drodze do Jercha. Dlaczego nic nie zrobiłeś? Mieliśmy jedyną szansę, żeby coś im przekazać, a ty stałeś jak jebany kołek. Będą tu lada moment. Musimy iść. Andy! Ognia! North! North, w porządku, co jest? North! Zabili ich.
pozarzynali jak jakieś zwierzęta. Ale kto? Kto? Zabili naszych, Markus. Trzeba ich ukarać. Muszą zapłacić. Nie musisz tego robić. Nie. Proszę. Proszę. Oko za oko uczyni świat ślepym. Nie będziemy karać za zbrodnię kolejną zbrodnią. Przerywamy transmisję ważną wiadomością. Z ostatniej chwili, dokładnie o 2 w nocy, doszło do napadów na kilka sklepów CyberLife w Detroit. W wyniku ataku terrorystycznego ucierpiały salony w różnych punktach miasta. Większość witryn sklepowych pokryto hasłami z żądaniem praw dla androidów i innymi sloganami. Policja odkryła graffiti z hasłami androidów w niewielkiej odległości od sklepów CyberLife. Śledztwo jest w toku. W jednym z salonów znaleziono 2 policjantów. Powoli wychodzą z szoku. Według naszych źródeł potwierdzili oni, że napastnikami było kilka androidów. Sytuacja jest bardzo niepokojąca. Czyżby maszyny zwróciły się przeciwko nam? Czy androidy stały się dla nas zagrożeniem? Czy to jest początek kampanii terrorystów działających tutaj, na terenie Stanów Zjednoczonych?